Z nami Jakub Marko, najlepszy strzelec meczu półfinałowego. Było łatwo, lekko, przyjemnie, czy tylko tak to wyglądało? O, lekko nie było, ale spodziewaliśmy się już, co potrafi drużyna Old Hunters. Graliśmy z nimi trzeci raz, dwa razy w sezonie udało się wygrać. Spodziewaliśmy się, wiedzieliśmy, co mamy zagrać, plan taktyczny był dobry. Zrobiliśmy swoje i wygraliśmy. W sumie końcówka już była lekka, ale początkiem trzeba było się namęczyć. Powiedz, bo tak patrząc, pierwszy raz oglądałem wasz zespół w ogóle. To tak wygląda, że wy tak fajnie to potraficie, czujecie ten luz, dla was to zabawa, nie ma ciśnienia, bo naprawdę patrząc na waszą grę, to wygląda chyba za fajnie i za przyjemnie. W tym momencie już jest fajnie, bo trochę się ograliśmy, dołączyliśmy do D-League w tym sezonie z drużyną tak naprawdę nie znając się do końca, rozegraliśmy się, fajnie zaczęła piłka chodzić i już się pojawia ten luz i liczymy, że po awansie do All-Star tam pokażemy troszkę więcej, już jeszcze będzie lepiej niż jest teraz. Nie licząc tego, co prosił Tadzio, czyli bez tańczenia, to powiedz, za tydzień tańczycie i zrobicie złoto, czy będzie walka i zobaczymy? Wiadomo, plany są po złoto od początku i mamy nadzieję, że wygramy, tak? Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeśli się wygrywa w półfinale, to wiadomo, że od razu chce się wygrywać złoto. Awans mamy, więc już jesteśmy zadowoleni, ale jednak jest jeszcze ten niedosyt, żeby dojść do tego finału i wygrać tam. Czyli jak jest złoto, to jest tańczone za tydzień wieczorem? Tak, oczywiście, że tak. Trzeba. No to po całym sezonie. Tego życzę i do zobaczenia za tydzień hali. Dziękuję ci, do widzenia.